Fundacja Przekrój i KBF, Instytucja Kultury Miasta Krakowa, zapraszają na cykl rozmów pod tytułem Natapczanie siedzilem. Prowadzi Szymon Kloska. Na tapczanie siedzi LEM, siedzi przez cały ten rok, ale przez lata i kolejne, i lata wcześniejsze, bo to jeden z najwybitniejszych polskich prozaików, najszerzej tłumaczony na obce języki, również za sprawą tłumaczy. I to z tłumaczami dziś spotykamy się w naszym podcaście z dwoma bardzo wyjątkowymi osobami. Zacznę może staromodnie od gościni, Antonia Lloyd-Jones. Dzień dobry, Antonio. Dzień dobry. Tłumaczka niezwykle pracująca. Która tłumaczyła, no właściwie, całą współczesną prozę polską od Pawła Hillego po Olgę Tokarczuk, ale wzięła się też za prozę Stanisława Lema. Drugim naszym gościem jest człowiek Instytucja, którego prefiks adresu mailowego brzmi po prostu lemolog. Wiktor Jaźniewicz to przede wszystkim, no właśnie, lemolog i lemofil. Tłumacz głównie eseistyki, tekstów filozoficznych Stanisława e, e, Lema, ale przede wszystkim pierwszy wokół. W ogóle biograf Stanisława Lema. Dzień dobry. Najpierw musimy ustalić i opowiedzieć słuchaczom naszego podcastu, skąd się wziął Lem w pana życiu? Po filmie Solaris, który nagrał Tarkowski, film zrobiony po powieści Stanisława Lema, i dlatego zaciekawiło się, a co jeszcze Stanisław Lem napisał? No i akurat to byli lata 70. -ty. Я был студентам університетуву в, в Міську Бларусь, зналм ю страха польсьскі ензык і зруцімся по це таніслава Олема акурат в інзыку польським перше це причитал им то був зббір доскоала пружня Ну no, і ten збюр то былв найважniejший który поручил мне до Станіслава Олема або в тим збюра яналязув вszystко це мне интересовало бо то з скоро я є засал цення маематиів то мне барді интересує якісь там науков ідеї а мне якісь стосунки мензи люди людьми і то акурат в tej досконаої пружнітаніцева To zebrał w niedużym zbiorze bardzo wiele różnych naukowych idei, które mnie bardzo zaciekawili. To śmieszne, że, że pana Wiktora Droga zaczęła się od filmu Tarkowskiego, którego Stanisław Lem nie cierpiał. A jak, Antonio, to było w Twoim wypadku? No bo rozumiem, że zawodowo, jako znawczyni literatury polskiej współczesnej, pewnie o nim słyszałaś, ale na twojej ścieżce zawodowej pojawił się on dość późno. Tak, jak zaczęłam naukę polskiego, dość dużo musiałam się uczyć, ponieważ nie miałam dalej forsów, żeby zostać w uniwersytecie, czytałam wszystko, co mogłam znaleźć. Wtedy, żeby się uczyć, kupiłam teksty po polsku i po angielsku, żeby je porównać. I czytałam najpierw właśnie doskonałą próżnię Solaris i Katar. Po angielsku, a potem skądś dostałam egzemplarz opowiadań o pierwsze Pilocie. I byłam zachwycona tymi opowiadaniami, ale nigdy, nigdy, przenigdy nie oczekiwałam, że będę. Kiedyś tłumaczyła Lema, ponieważ no, oczywiście wtedy nie wiedziałam, że będę tłumaczką. No, już miał swoich tłumaczy na angielski i też chyba czułam, że już jest w dobrych rękach i, i ja nigdy nie będę na tym jako tłumaczką, ale o wielu później byłam zlecona, żeby tłumaczyć kilka opowiadań jego dla antologii. Od wtedy tłumaczę tylko opowiadania i ostatnio tom opowiadań, które nigdy nie zostały przetłumaczone. A chyba już wszystko, co napisał już zostało przetłumaczone na angielski. Myślę, że te, te są te ostatnie. Na stulecie MIT Press w Stanach zleciło różne nowe tłumaczenia, między innymi tych opowiadań. I jeszcze chyba dwie powieści, żeby uzupełnić um, katalog anglojęzyczny. Solaris, które zresztą ty czytałaś jako studentka, z tego, co zrozumiałem po, po angielsku i po polsku jednocześnie, było tłumaczeniem na angielski via francuski, a to właściwe dobre tłumaczenie Billa Johnstona jeszcze się nie doczekało publikacji książkowej i funkcjonuje niestety tylko w formie audiobooka względnie print on Demand, Amazona, mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast to też jest taki okres w percepcji Lema na świecie, że on jest w tych dużych przynajmniej językach. Przepraszam, że za Sformułowanie dotłumaczane, to znaczy pojawiają się te rzeczy, które nie były tłumaczone wcześniej, bądź były tłumaczone słabo, bądź były tłumaczone w język trzeci, należy to teraz uzupełnić. Czy wy, jako też uczestnicy Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej w, Krak w Krakowie, czy, czy, czy seminariach translatorskich, czy macie poczucie jakiejś takiej plemiennej wspólnotowości pod tytułem My, tłumacze Lema? Я ja mam наdzieю, że то będzieє в przyшлоі то coпан поєdział так якось з'єnoczenie тлумачилі молгв Я дуже znaм тлумачи наружжної języки бо укладалам książка с Cytата лем Staniславалемma наrne języki zebrałem na тtлумаczenie jego на 60 języków i для tego zwrcały się do тлумаczy, просіłem nietó rzeczі, żeby спеціjalne для tej książki przytлумаczyli. tych, którzy тtлумаczy na blikie для mnie języki,ryyкі, чи белрускіся. Wszystkich znam tam i nawet my przyjeździmy się, spotykamy się często i omawiamy niektóre rzeczy, czy razem tłumaczymy. Taka współpraca też była, ale i współpraca na międzynarodowym poziomie to mam nadzieję, że będzie jeszcze w przyszłości bardziej ścisła. Antonio, a czy ty w krajach anglosaskich zanotowałeś jakiś sisterhood, tudzież brotherhood tłumaczy Lema? A być może rozmawiałaś z jego tłumaczami na hiszpański, którzy mają ostatnio ręce pełne roboty? Zawsze czuję się trochę jak oszustem, jak chodzi o tłumaczeniu lema, ponieważ ja, ja jak my mówimy po angielsku, bardzo późno przyszłam do tej uczty. Znam oczywiście pana Wiktora, ponieważ on kontaktuje się ze wszystkim i to on jest ogniwo. Dla wszystkich, ale mogę powiedzieć, że poznałam pewnych innych tłumaczy Lema na inne języki przez ich twórczość. Ponieważ ostatnio tłumaczyłam te stare opowiadania z pięćdziesiątych lat. Są arcy trudne, tam jest więcej sai niż faj. W pewnych miejscach czułam... Że nie mogę dać sobie rady sama. Więc dostałam tłumaczenia Laurence Dievre na francuski tych samych opowiadań. I bardzo mnie pomagały, bo ona bardzo często widziałam, jak ona też musiała rozszyfrować te techniczne zwroty i tak dalej. I też znalazłam w internecie tłumaczenie jednego opowiadania na, na rosyjski i korzystałam też z tego tłumaczenia żeby lepiej rozumieć, o co chodzi, więc mogę powiedzieć, że poznałam tych tłumaczy no, przez, przez ich twórczość raczej, ale niestety nie osobiście. chyba najwyższy czas, żebyśmy pogadali o tym, co w waszej robocie jest najistotniejsze, czyli o tych trudnościach, o których mówiła Antonia. Trudności jest cała masa. E, Antonia powiedziała więcej saj niż faj, ale wiemy też świetnie o archaizmach Lema, o jego neologizmach, o jego grach językowych, o wręcz pułapkach zastawianych na tłumaczy. Wiemy poniekąd, znaczy możemy wiedzieć, przynajmniej my laicy, jak taka robota wygląda dzięki Tomowi Sława i Fortuna, czyli listy Stanisława Lema do Michaela Kandla, który Stanisław Flem swojemu tłumaczowi na angielski tłumaczy różne rzeczy, jak pasterz krowie na granicy po prostu i, i, i wykłada tak naprawdę, co autor miał na myśli i też z czym te jego myśli się wiążą w warstwie językowej. Antonio, to jest moment na twoje takie konfesyjne wyznanie. Z czym najbardziej się gryzłaś? Co najbardziej przysporzyło ci siwych włosów i innych przykrości? My mamy taki zwrot po angielsku. Jak chcesz komuś powiedzieć, że coś nie jest aż tak trudno, jak muszę wydaje, mówimy: It's not rocket science, czyli no, to nie jest e, nauka rakietowa. Ale ulema. Tak, to jest, to jest rocket science. <noise> ja tak się czułam. I w tych starych opowiadaniach ze pięćdziesiątych lat, na przykład Przyjaciel, tam e, gdzie jakiś zwariowany komputer chce e, mieć władzę nad całym światem, jest bardzo dużo o elektronice. I naprawdę oczywiście wiedział o tym wszystkim i mógł to wszystko opisać dokładnie. A ja Niestety nie jestem znawcą tej, tej, tego tematu. Jest dużo fizyki w tych opowiadaniach i astrofizyki też. Więc jak tłumaczyłam te opowiadania, to ja błagałam wydawnictwo, żeby pokazać tekst na końcu. Fizyce zawodowemu. a oni tak zrobili. I ta pani czytała te teksty. Znalazła tylko chyba jedno słowo niepoprawne, i też w innym miejscu mówiła mi, że nie rozumie tego słowa chlana. To było w, w arcy trudnym opowiadaniu pamiętnik. Gdzie komputer, co niby istniał na zgasłej planecie dawno temu, był przekonany, że jest bogiem, co stwarza wszechświaty. To jest arcy trudny tekst nawet dla Polaka. Oczywiście tam jest dużo tej fizyki, ale też są elementy yy, wymyślone przez Lema. I ta pani profesorka fizyki wpadła do pułapki Lema, a ja nie wpadłam. <grych> I ona, ona badała to słowo. Co to może być? Oczywiście to po prostu wymyślone słowo, chlana. Yy, więc biedna pani, nie wiem ile czasu traciła nad tym, ale no Lem śmieje się tam w zaświatach. Panie Wiktorze, w Pana wypadku musiało to być trochę inaczej, bo Pan dla odmiany jest umysłem ścisłym, w ścisłym tego słowa znaczeniu. Czy Pana wykształcenie sprawiło, że te wszystkie problemy, o których mówi Antonia, zniknęły i tylko borykał się Pan z Lemowską Polszczyzną? Były takie trudności dla tych tłumaczy, którzy do mnie tłumaczyli, bo oni byli przeważnie z wykształcenia historyki, filozofy, dziennikarzy. так ksiонки бомбами готова таміцях нізьке упаоїти есеє на темати компутерів то була ну я myсляже була зацінка для них і для tego не тлумачилі А яку тим час już ж бив доктором наук техніч аккурат дидіння компутерів то то было то була аккурат мої тема та обшико той же з розумяли і I dla mnie to było proste. Kiedy ja tłumaczyłem im bombę magibitową i inne rzeczy, jeśli na język rosyjski nie byli przetłumaczone filozofia przypadku, to akurat filozofia przypadku, to było dla mnie nie, pod, nie do podjęcia. Mieli proponowali, żeby to przetłumaczyłem, ale ja za to nie, nie wziąłem się. Ale przetłumaczyli i teraz już też i w języku rosyjskim jest. Ale ja jeszcze chciałbym dla pani Antonii dodać jeszcze jedną trudność dla jej tłumaczenia. w jest Stanisława lema, bo tu jest takie pytanie jak тлумаче на янзик ангельський і лема тлумача в ружних інзыках але są тлумачення і лем не chciложе би так было але на жаль так є тлумачені з янзыка польсьkiego а з jęзыка ангельсьkiego наприклад не бенгайсьский турецкий хінніський тлумача пшеважні з янзика ангельсьkiego для tego ежлі паніось тлумачи нет подведаца таниславою лимові то єди б тлумачить з Stepannie to to udwoju się ta niedokładność. Damm taki przykład, powiedzну tak cały światłaiański, hispalno-języczny, inny, francusko-języczny, wiedzą co to jest takie sepulki. Але свят języku angельсько-języczny niewie takiego слова sepulki у них у них nie mało. bo było przytлумачено to 14 podrż e, Joнаціjego, на język ангельski то б miał jak skrrabc. Potem, kiedy tłumaczli z ангельсьski внутеркий там zupełnic coось innego i свя ангельскоязzyczny oniні nie, nie wiezo, co tak ja jest sepulki, а panidziało, co takе jest sepulki. O, nie wiedziałabym nie. Oczywiście to jest inaczej, jak tłumaczysz go na niesłowiański język. I zwłaszcza na przykład, jak e, lem gra z językiem, bawi się wspaniale z językiem. Trzeba, oczywiście, znaleźć totalny inny sposób, żeby e, wyrażać to samo. Na przykład, i ja to lubię, takie zagadki bardzo lubię. W opowiadaniu pod tytułem zagadki jest e, dużo tego. O, to fajna zabawa było rozwiązać te problemy. To jest bardzo krótkie opowiadanie, na przykład jest tam bardzo dużo wymyślonych słów, ponieważ rozgrywa się w takim przyszłej odmianie naszego świata, kiedy już nie będzie żadnych ludzi i człowiek będzie coś no, mętnie. Pamiętany może, może tylko mitologicznie istniało dawno, dawno, dawno temu. Opowiadanie rozgrywa się w celi bardzo świętego takiego mnicha, a on jest oczywiście robot, i on jest ojciec Can ja go nazywałam po angielsku Tinkan. I jego adept przychodzi do niego ze straszną wieścią o e, bluźnierczej książce, która jest e, taka sugestia teoretyczna, że roboci zostali wymyślone i stworzone. Chcę powiedzieć stworzeni, ale stw roboty chyba są w Tworzone przez takich bladych, miękkich dworów e, przed e, wiekami. I są, tytuł tego e, tekstu blużniarskiego jest o miękliwcach, mięknisiach i miętaszkach bladych na przykład. I tam piszą o Płodowlanie. I, i w, w tym opowiadaniu, co jest oczywiście konstrukcja robotów. Płodowlanie. I musiałam oczywiście stworzyć po angielsku nowe słownictwo. Fajna zabawa. Polecam. To akurat ja od, i, i radzę pani Antoni przetłumaczyć na język angielski czternaste podróży Jona Cichiego, ale tak, żeby tam byl kožeень слова sepulльке, že i ангельско інзыcznyvi свят ведal co to jest. Co to były Sepulki nie wie nikt. Natomiast to, że nie ma ich w angielszczyźnie, jest absolutnym skandalem. Po pana wypowiedzi o tym, że nie dość, że tłumaczenie Lemat to wielka odpowiedzialność, to tłumaczenie go na angielski to już jest odpowiedzialność największa. Presja jeszcze dodatkowo urosła. My słuchajcie, powoli musimy się żegnać i ja na koniec mam, mam jedną taką prośbę do Was. Spotkania z literatami i literatkami są niezwykle ciekawe. Autorzy często mają do powiedzenia kilka fajnych rzeczy o swojej twórczości. Natomiast najczęściej nie mają, bo zajmują się pisaniem głównie i najczęściej ich komentarz od autorski jest albo rozczarowujący, albo skromny, ale z mojego doświadczenia wynika jasno, że najciekawiej o książkach mówią właśnie ich tłumacze, bo po prostu musieli tekst przegryźć i rozgryźć. Dlatego też chciałbym prosić o wasze profesjonalne, translatorskie, translatologiczne, lemologiczne polecajki. Jakie teksty lema byście polecili? No, ja za Zawsze rekomenduję przeczytać no, Solaris rzeczywiście doskonała próżnia. No i jeżeli coś interesuje, takie humorystyczne to rzeczywiście Dzienniki Gwiazdowe. Antonia, a twoje typy? Bardzo polecam opowiadanie pod tytułem Polowanie. On napisał dwa z tym tytułem, ale jedno zostało znalezione tylko po jego śmierci niedawno temu. Prawdę mówiąc. I jest e, moje tłumaczenie jest na stronie przekroju. Po polsku też jest na tej stronie. I bardzo to polecam, to jest przerażające arcydzieło, naprawdę jest tak genialnie napisane. I też dzienniki gwiazdowe bardzo polecam, są śmieszne, arcy wymyślne, naprawdę praca geniusza. I sama uwielbiam Katar. Polowanie, o którym wspomniałaś, jakby nie patrzeć, jest to najnowsza książka Stanisława Lema, w sensie takim, że nie jest to książka, bo jest opowiadaniem na stronach przekroju i tam można je znaleźć w wersjach dwóch, a więc w oryginalnej i w Twoim tłumaczeniu na język angielski. Natomiast najnowszą książką w sensie ścisłym, która jest książką nie Lema, a książką Lemowską, jest filozoficzny lem świeżutki, egzemplarz prosto z rukarni leży przede mną. Namawiam Państwa na poszukiwanie tej książki, gdzie Znajdują się teksty samego Stanisława Lema Filozoficzne, ale też komentarz najróżniejszych młodych polskich filozofów i nie tylko, bo posłowie Wiktora Jaźniewicza, który z nami dziś gościł, szczególnie te dwa teksty podkreślam, no bo to teksty waszego autorstwa. Zapraszamy też do spotkania z nami na Festiwalu Bomba Mega Bitowa. Będziemy tam w dużo szerszym składzie spotkanie w Krakowie, ale też do oglądania w internecie. Tymczasem to już wszystko w tym odcinku podcastu Natapczanie siedzi Lem. Przypominam, że moimi gośćmi byli Antonia Lloyd Jones. Dziękuję bardzo. I Wiktor Jaźniewicz. Dziękuję.